Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie października na moim kanale, ale coś jeszcze, coś na co bardzo czekacie, czyli ogłoszenie zwycięzcy ostatniego konkursu, gdzie do wygrania były słuchawki Soundpeats Capsule 3 Pro o wartości 299 zł. Dziękuję Wam wszystkim za udział, zgłoszeń było ponad 100, nagroda jedna, więc jaka jest statystyka, to sami sobie możecie łatwo policzyć, natomiast warto brać udział w kolejnych konkursach, ponieważ uwaga, w listopadzie i w grudniu szykuję dla Was konkursy z nagrodami o wartości przynajmniej 1000 zł. Tyle wiem, że będzie, a może uda mi się coś jeszcze ogarnąć, więc będzie na pewno ciekawie. Tak więc rozstrzygnięcie konkursu za chwilkę, pod koniec filmu. Na początek przejdźmy do głównego tematu, czyli podsumowania miesiąca na moim kanale. Jak zwykle było sporo recenzji w minutę i shortów, natomiast takich głównych recenzji, pierwsza jaka się pojawiła, to była recenzja słuchawek TWS dla wymagających, czyli NB Audio Skeleton, a te słuchawki można kupić w sklepie audios.pl. Bardzo solidny produkt, zapewniający świetną jakość dźwięku. Nie zabrakło premier gier na komputery i konsole na październik. Oczywiście premier gier na listopad również będą, a szykuje się kilka ciekawych produkcji. Skoczyła myszka bezprzewodowa z wyższej półki, czyli Dark Project ME4 Wireless RGB. Bardzo fajny gryzoń ze zdejmowaną klapką tak z tyłu jak i z przodu, solidnym sensorem i innymi parametrami. Pojawiła się również biała wersja obudowy Savio Raptor X1 White, która ma w zestawie aż 4 wentylatory z ARGB, kontroler i pilota i to chłodzenie radzi sobie bardzo dobrze. Pojawiła się alternatywa dla drogich słuchawek bezprzewodowych topowych marek, czyli słuchawki Marvo HG9066W. Jak szukacie czegoś taniego na Bluetooth, a jednocześnie dość dobrego, to koniecznie trzeba zobaczyć. No i rozpocząłem nowy cykl, który mam nadzieję kontynuować przynajmniej jednym filmem w miesiącu. Czy to wyjdzie? No czas pokaże, ponieważ planów mam wiele, czas jest ograniczony. Natomiast była to myszka bezprzewodowa za 12 zł. Jak jesteście ciekawi, a nie widzieliście, no to zobaczcie sobie, bo naprawdę warto. Było też porównanie nowej wersji Endorfy Thock 75% Wireless z puddingami z klasyczną wersją. Tutaj porównanie skupiało się bardziej na różnicy w świeceniu. Żeby było różnorodnie, pojawiły się także maty ochronne pod fotel od Genesis. Było już kilka w ofercie, teraz doszły nowe wzory, nowe wielkości, kształty w dość atrakcyjnej cenie, więc też sobie rzućcie okiem. Wskoczyło porównanie słuchawek bezprzewodowych Audictus Champion i Audictus Champion Pro. Co je łączy, to na pewno świetna cena, dobra jakość wykonania i legendarna wręcz żywotność na jednym ładowaniu. No i zbliżając się do końca miesiąca, pojawiły się dwa naprawdę wielkie hiciory, czyli głośnik Creative Muvo Go, głośnik bezprzewodowy w atrakcyjnej cenie, zapewniający dźwięk niesamowitej wręcz jakości. Moim zdaniem głośnik roku i jeszcze o nim u mnie na pewno usłyszycie. No i miesiąc zamykała recenzja przewodowej wersji myszki Dark Project One ME4. Myszka jakby nie było sporo tańsza, ale za to z kabelkiem i troszeczkę inny sensor i wyposażenie, ale o wszystkim zobaczycie w pełnej recenzji i zachęcam Was do zajrzenia do tej recenzji, jak i do innych. Linki do wszystkich filmów standardowo są w opisie filmu i podwieszonym komentarzu. Natomiast teraz wracając do konkursu, kto wygrał? No i tym razem padł na użytkownika, którego nick pojawi się właśnie teraz. Gratulacje dla zwycięzcy, ponieważ szansa wygrania wynosiła mniej więcej 1%, czyli 1 na 100. Natomiast te osoby, które nie wygrały, a chciały wygrać, zachęcam naprawdę do brania udziału w kolejnych konkursach, ponieważ w kolejnych dwóch konkursach będzie przynajmniej po 2 do 3 zwycięzców, więc ta szansa będzie dużo większa, ale też myślę, że zrobię troszeczkę wyższe wymagania, ponieważ nagrody będą naprawdę fajne i wartościowe, tak jakby do tej pory nie były. Były fajne, były wartościowe, ale tym razem szykuję dla Was na koniec roku coś specjalnego. Powiem Wam tyle, że będzie się działo. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to zrobię, ponieważ być może nagrody z listopada przerzucę na grudzień i w grudniu będą dwa naprawdę potężne konkursy. W listopadzie zastępczo coś dla Was wymyślę jeszcze innego, także naprawdę ta końcówka roku, czyli listopad i grudzień, zostaną zapamiętane na długo i myślę, że bardzo, bardzo pozytywnie. Tak więc dziękuję Wam z góry za to, że obejrzeliście ten film, jeśli ktoś obejrzał od początku do końca, a jeśli pojawiły mi się jeszcze jakieś reklamy i je obejrzał, no to dzięki temu ja zarobię parę groszy. Tak więc super opcja, to co zarabiam z YouTube przeznaczam na dalszy rozwój kanału. Jak Wam się dobrze oglądało, dobrze słuchało, zostawcie łapkę w górę, za to jestem zawsze wdzięczny. Napiszcie też komentarz, na przykład który film z tego zestawienia najbardziej Was zainteresował. Życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się.